Kamil Krzemiński dla MMA Rocks. Cześć Kamil. Witam serdecznie. No jesteśmy na już poważeniu, ale przed galą MMA Fighters Club. Twoja walka z Adamem Pachuckim będzie otwierać kartę, ale wiele osób tutaj sobie na nią ostrzy zęby, nawet lokalni i organizatorzy mówią, że sporo sobie po was oczekują, obiecują, to powiedz, czego ty oczekujesz po tym starciu. No zdecydowanie oczekuję wygranej, tak? To przede wszystkim, to jest priorytet, no i dania dobrej walki przede wszystkim. Znamy się z Adamem, także jakiegoś tam napięcia wielkiego nie ma, no chcemy dać dobrą walkę, ja chcę wygrać, on też chce wygrać, czekamy na wynik. Tutaj organizatorzy i media podkreślają na każdym kroku tą waszą, żeby podbudować trochę tę walkę, że wygrałeś w finale z jego bratem i teraz to będzie, no, nawet był w Inowrocławiu taki artykuł zemsta za brata. Tak. Jak ty do tego podchodzisz? Czy się z Adamem o tym rozmawialiście w ogóle? No był artykuł czarny nagłówek, tak? Duże wytłuszczone litery. Nie, no myślę, że była taka walka, to była walka w Submission w Manchesterze na Grand Control bodajże i nie pamiętam, czy to był finał, ale ta walka była, wygrałem ich chyba na punkty, tak, z tego co pamiętam, no, ale fajnie, tak, sportowo było, bez napinania się większego. Powiedz troszkę o tym, jak obecnie trenujesz, druga walka w krótkim odstępie czasu, jak przebiegły przygotowania pomiędzy tym występem 12 października w Krakowie, a 9 listopada i ogólnie jak na co dzień wyglądają twoje treningi w United Gym? No ten okres treningowy mój jest już dosyć długi, bo zaczął się w sumie, przygotowywałem się już do obozu, byłem na obozie z Arachionem, Arachion Camp, tak, to już były przygotowania do tego obozu, później ciężki obóz, dużo takiej tlenowej pracy, marszobiegi po górach, dużo sparingów. Potem wróciliśmy, już była ta pierwsza walka, dużo w United Gym, jeżeli chodzi o parter. Tutaj chłopaki z Vera Fight Club pomagają mi, jeżeli chodzi o takie MMA bardziej, tak? No i walka poszła dość gładko, chociaż tam kosztowała mnie, jakby mówię, najwięcej kosztowały mnie przygotowania. Natomiast no jakby bez większych kontuzji, urazów, dlatego zdecydowaliśmy się na tą drugą walkę. No i jestem tutaj teraz. No. Na tej walce, widzieliśmy wideo z walki z Ireneuszem Strawą, pokazałeś i bardzo efektowne sprowadzenie i umiejętności spore w parterze, zresztą masz brązowy pas i 4 belki na nim, także to... Brązowy, belki to trochę tam ten, ktoś podkręcił za mocno, brązowy pas mam w jiu-jitsu, jak belek chyba jeszcze nie ma na nim, jest brązowy. Ja słyszałem od twojego złowego obozu, że ten czarny to jest za rogiem, już nawet wystaje trochę. Ja też mam taką nadzieję, no nie, ale to dobrze. Nie, jest brązowy, jest już jakiś czas brązowy, chociaż mówię, teraz bardziej jakby koncentruję się na mieszanych sztukach walki, tak, niż na jiu-jitsu, ale to jest jakby nieodzowną częścią mojego treningu cały czas. No właśnie miałem o to zapytać, jak u ciebie, jeśli chodzi o stójkę, ostatnio szukałeś tego sprowadzenia? Nie no, to sprowadzenie to znalazło mnie w sumie, bo to jakby instynktownie mocno, na pewno widziałeś walkę, mocno wszedł we mnie, także ja nawet, no to sprowadzenie jakby nie było żadne wymuszone, ja za bardzo go nie szukałem. Szczerze mówiąc, to nawet mieliśmy taką koncepcję, żeby trochę w tej stójce się pobić, no, nie wyszło za bardzo, ale mam nadzieję, że teraz się uda. Adam jest taki mocno, mocno ofensywny, ja lubię taki styl, myślę, że tutaj zobaczycie więcej tej walki w stójce. Dużo pracowaliśmy nad tym z chłopakami z Wery, tak jak mówię, bo parter to już jak trener Radek Olczyk w Aleksandrowie, natomiast stójka zdecydowanie z chłopakami z Wery bardzo, bardzo mocno, także myślę, że będzie dobrze. I ta stójka też będzie jak należy. To w Krakowie to była twoja druga walka, a debiut miałeś gdzieś tam prawie 5 lat wcześniej. Tak więc powiedz, co robiłeś w międzyczasie i czemu między pierwszą wygraną, a drugą cię nie było? Jakby debiut, tak, rzeczywiście taki w 2008 roku jakaś końcówka w Newcastle. Walka trwała 2 rundy, 9 minut tam prawie do końca drugiej rundy. A później taka przerwa, jakby zrobiłem sobie przerwę od MMA, dużo skupiłem się na grapplingu. Jakieś turnieje grapplingowe w Anglii, bo jakiś czas spędziłem w Anglii, Grand Control, British Fighting Championship. A wygrywałem, bo wygrywałem i swoją kategorię, i kategorię Open. No takie turnieje. No i tak jakby bardziej, jak mówię, w tą stronę grapplingową. No i później miałem taką nieprzyjemną kontuzję kolana, ale no w tym momencie jestem już jakby w 100% zdrowy, w szczytowej formie. Wróciłem do MMA, no i bardzo się z tego cieszę, że mogę tutaj być
i dawać ten wywiad tutaj też przede wszystkim. Dobrze, to z mojej strony by było wszystko. Dziękuję ci bardzo za wywiad, życzę powodzenia i jutro i w dalszych startach. Jakbyś chciał na koniec kogoś pozdrowić, kogoś podziękować, to proszę bardzo. No dziękuję przede wszystkim wam tutaj za możliwość. Dziękuję Adrianowi, Adrian wie tam o kogo chodzi, za pomoc w organizacji, ogarnięciu wszystkiego. Chłopakom z treningów, z Wery, trenerowi Radorkowi Olczykowi i wszystkim sponsorom. Dziękuję serdecznie. Dzięki.